bramy Zamku Grodziec, otwarte dla wszystkich gości, świadczą o tym zaparkowane obok samochodów miotły. Cóż to za goście dzisiaj w ten weekend? Tak, dzisiaj parking pęka w szwach, nie tylko jesteśmy otwarci dla aut, ale także dla miotem. Kochani, to jest drugi zlot wiedźm w Zamku Grodziec, 389 metrów nad poziomem morza. Przyjechali goście z całej Polski tak naprawdę, mają wspaniałe produkty, rzemiosło artystyczne, są też rzemieślnicy tworzący piękne wyroby jubilerskie, ale także noże, jest wspaniały kowal, są koncerty na gongach, są prelekcje z zakresu medycyny naturalnej, zielarstwa. Myślę, że wiele, wiele ciekawego się dzieje w Zamku Grodziec. Autorski projekt Alchemia Biżuterii. Mam tutaj przepiękne rękodzieło zaplatane mikromakramą z naturalnych minerałów z Dolnego Śląska, które często pozyskujemy razem wspólnie z partnerem, także zapraszam na moje stoisko. Jak rozumiem, to nie tylko ozdoby, ale poprawią samopoczucie. Pewnie. Każdy kryształ jest energetyczny, także jeżeli ktoś chce się naładować energią, to zapraszam jak najbardziej. Przyjechaliśmy wraz z żoną z Podziębic. Jesteśmy taką rodzinną grupą rekonstrukcyjną. Zajmujemy się odtwarzaniem kultury materialnej, części kultury materialnej wczesnego i późnego średniowiecza. Tutaj prezentujemy przede wszystkim wyroby nasze z kamieni szlachetnych, z bursztynu także oraz z metalu. Stylizowane to wszystko jest właśnie wyrobami, znaleziskami z wieku, od wieku V do wieku XV. W tym okresie się specjalizujemy. Bardzo dziękujemy za gościnę na Zamku Grodziec. To jest fantastyczne, wspaniałe miejsce, gdzie czujemy się rewelacyjnie. Zapraszamy wszystkich Państwa w tym tygodniu, za tydzień oraz na długą majówkę. A co dalej, to zobaczymy. Przyjechałam z Krakowa. Mam tutaj lampki grzybowe, różnego rodzaju linoryty, kolczyki, wisiorki, przypinki i masę różnych ciekawych tutaj ozdób. Są to ozdoby, które mają też funkcję funkcjonalną. To są lampki, tylko teraz jest troszeczkę jasno, jak naświecenie lampką. Tutaj mam na przykład podstawki na kadzidło, także można sobie też umilić wieczór po prostu pachnącym kadzidełkiem, jeszcze z ładnej podstawki, która będzie cieszyła oko. A tutaj mam takie wazoniki, do których można sobie wsadzić kwiaty, przyprawy i po prostu znaleźć sobie zastosowanie swoje. No i oczywiście biżuteria, no to jak widać zawsze się przyda. Mam taki bardzo piękny instrument, który jest bardzo młodym instrumentem. Instrument z klasy idiofonów. Powstał zaledwie 20-25 lat temu. Instrument wykonany z blachy. Tutaj tak naprawdę mamy tylko blachę, klej i gumę. To jest wszystko i cała reszta to jest po prostu już umiejętność rzemieślnika w odpowiednim wyprofilowaniu, wytłoczeniu tych padów dźwiękowych. Prowadzę warsztat rękodzielniczy Pablo Steelcraft i przyjechałem z Pomorza, spod Gdańska dokładnie. Z nożami mam, bo produkuję noże, robię noże, sprzedaję to rękodzieło. Wkładam to, co jest całe serce, praktycznie to jest całe moje życie. Z tym mam styczność jakoś 8 lat. Jeszcze można zobaczyć na moim stoisku biżuterię artystyczną również, wykonywaną z miedzi bądź z mosiądzu, z brązu. Z biżuterią zajmuję się od jakichś 3 lat. I to mnie dopiero raczkuje, ale aczkolwiek to jest dalej też mój konik i no, ja specjalizuję się w metaloplastyce. Kocham metal, kocham wszelkie rodzaje stopów metal, czy mówimy o stali, żelazie, czy metalach kolorowych typu miedź, srebro, złoto. Tak. Pierwszy raz na Dolnym Śląsku, jakie wrażenia z zamku? Wrażenia najlepsze. Powiem tak, jeden z lepszych zamków, na którym byłem. Bardzo miło, przyjemnie. Jestem tu drugi raz. Pierwszy raz byłem w zeszłym roku we wrześniu na Festiwalu Wiedźm. Jestem właśnie drugi raz. Przyjechałem z wielką ochotą. To 600 km. Przyjechałem do takiego pięknego miejsca. Powiem szczerze, no nie robiło jakiejś dużej różnicy, bo miejsce naprawdę piękne, klimatyczne. Czuć to przede wszystkim.
Pracowaliśmy nad tym, żeby przez cały rok faktycznie Zamek Grodziec był atrakcyjny dla turystów. Pierwszy kwartał pokazał, że chyba nam to wyszło, bo osiągnęliśmy 45% wzrost frekwencji w stosunku do dwóch ubiegłych lat, więc naprawdę jest fantastycznie, ale to dzięki turystom i za to Wam, kochani, należą się szczególne, wspaniałe podziękowania. A w tym roku przed Wami na pewno ciekawa majówka. Będzie ogień, będzie taniec, będzie się wiele działo ciekawego, będzie Gwardia Gryfa, warto przyjechać w majówkę, ale także już za tydzień Dol Guldur, twierdza fantastyki, fantastyczna twierdza. Tutaj będziemy mieli, myślę, taką ciekawą imprezę, propozycję z orkami, z elfami, z krasnoludami i hobbitami w tle, wszystko inspirowane twórczością Tolkiena. Zapraszamy serdecznie, warto nas odwiedzić, warto odwiedzić nasz fanpage i zobaczyć, co specjalnie dla Was szykujemy na najbliższy czas.